Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Moi drodzy, za chwileczkę spotkamy się w kolejnym spotkaniu na żywo, gdzie będę odpowiadać na Wasze pytania, gdzie będziecie mnie czuć energetycznie i po tym spotkaniu możecie zadać kolejne pytania na następne spotkanie. Moi drodzy, bardzo wiele osób z Was prosiło mnie o pomoc. Co można zrobić, jeżeli od tego nowego czasu nie będzie już ognia oczyszczającego? Dlatego poprosiłam Siłę Wyższą o przesłanie, o wskazówkę, o pomoc. Jak możemy spotykać się dalej i jak mogę pomagać Wam w tym momencie, w którym pragniecie usunięcia jakiegoś problemu i przeciągnięcia czegoś do Waszego życia. I została mi wskazana technika świec intencyjnych. Czyli będziemy się spotykać w ten sposób, że jeżeli chcecie jakiś problem usunąć, a automatycznie przyciągnąć coś nowego, to będzie możliwość, abym wykonała to dla Was na odległość, czyli w formie świecy intencyjnej. Zostały mi dokładnie wskazane świece, są to świece z naturalnego wosku, które palą się dokładnie przez 6 godzin. Szóstka jako taki bardzo symboliczny element świata materialnego, czyli te świece są głównie związane z naszym materialnym życiem tutaj i teraz, bo problemy są zazwyczaj w sferze materialnej. Czyli moi drodzy, przez 6 godzin zapalona świeca, w której połączona jest intencja najpierw usunięcia jakiegoś problemu, a następnie przyciągnięcia czegoś pozytywnego, będzie spalać się i transformować energię. Czyli moi drodzy, jak możemy się spotkać? Po prostu tak, jak wcześniej. Wy, jeżeli macie problem do usunięcia, a jednocześnie chcecie go przemienić i przyciągnąć coś nowego, wówczas zamawiacie świecę intencyjną. Już w samym zamówieniu to byłoby idealnie. Piszecie mi problem, który chcecie usunąć, czyli w sklepiku jest takie miejsce na notatki w czasie zamówienia i automatycznie co chcecie przyciągnąć. I ja w przeciągu określonego czasu, zawsze będzie dokładny moment, w którym następuje palenie świecy intencyjnej, będziecie widzieć to, jaka to jest data, czyli dokładnie teraz, 31, będzie pierwsze takie spalanie. Dlaczego 31? Ponieważ większość z Was w tym momencie wita nowy rok. Większość z Was jest ze znajomymi, z przyjaciółmi, a jest to taki okres niezwykle symboliczny, gdzie w kalendarzu zmienia się ta energia. I mimo tego, że kalendarze są sztuczne, nie są związane z naturą, to są bardzo silne energetyczne poprzez tradycję, poprzez myśli ludzi, poprzez intencje. Wiele ludzi myśli o tym, o, zaczyna się nowy rok, czyli zaczyna się coś nowego i to jest tak zaprogramowane w polu energetycznym wokół nas, że te energie działają. Czyli dokładnie w tym momencie będzie to nasze pierwsze spotkanie, w którym, jeżeli chcecie coś przyciągnąć do Was w nowym roku, to jest to taki moment, w którym ja będę paliła świecę intencyjną. Ja się na Sylwestra nie wybieram, zostaję w magicznej oazie i jestem tutaj przez cały dzień, aby idealnie przygotować nasz rytuał świec intencyjnych dla każdej osoby oddzielnie, oddzielne miejsce i to jest bardzo specyficzny rytuał, ponieważ ta świeca jest połączona z daną osobą, z daną energią, z aurą tej osoby i oczywiście jest również połączone ze wszystkimi energiami, które dla tej osoby są w tym momencie potrzebne. Czyli na przykład, jeżeli dana osoba ma w tym momencie jako kamień mocy karneol lub jako kamień mocy ametyst, to ta świeca jest obłożona tymi kamieniami, tak aby jeszcze mocniej ta energia tego kamienia mocy wpływała na cały proces tej świecy intencyjnej. To jest troszeczkę proces skomplikowany. Ja postaram się w kolejnym czasie Was może troszeczkę tego nauczyć, abyście mogli to również robić samodzielnie, ale w tym pierwszym okresie myślę, że będzie to zamiast naszego ognia oczyszczającego, w ten sposób na odległość będę Wam mogła pomagać z każdego miejsca na ziemi. Tak myślę przynajmniej, że będzie to dla mnie możliwe. Dlatego zawsze będzie termin i zawsze będzie ta możliwość.
Moi drodzy, co jest jeszcze również bardzo ważne, to jest dokładnie ten moment i co Wy możecie odczuwać w czasie, gdy ta świeca się pali, a pali się ona przez te 6 godzin. Możecie odczuwać lekkość, możecie odczuwać piękny zapach, możecie odczuwać, jak coś wewnątrz Was tak pozytywnie się zmienia. Możecie odczuwać, jak ta energia w postaci kolorów wibruje wokół Was, tak jakbyście byli w środku tęczy. Te wszystkie odczucia są naturalne i wszystkie są pozytywne. Czyli jeżeli pojawią się jakiekolwiek inne odczucia, to nie będą one z tym związane. To palenie świecy intencyjnej jest na zasadzie pracy z najwyższą energią, najwyższą wibracją, tak zwaną wibracją anielską. Czyli w ten sposób ją odczuwamy. Czyli moi drodzy, jeżeli jesteście tego 31 gdzieś ze znajomymi, gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nie możecie wykonać takiego pięknej ceremonii powitania nowego okresu, nowego czasu kalendarzowego, to palenie świecy intencyjnej będzie idealne. Dokładnie w tym momencie. Możecie mieć pewność, że te energie są aktywowane dla Was, a Wy możecie w pełni skupić się na Waszych znajomych, na Waszych rozrywkach, nazwijmy to tak, bo jesteśmy tutaj teraz również, by korzystać z tego świata materialnego, czyli nie zawsze trzeba żyć w celibacie, nie zawsze trzeba żyć w ascezie, pełnej ascezie, ponieważ pewne rzeczy można również poruszyć w inny sposób. Z mocą miłości, światła, spełnienia dla Was, moi kochani, i dla naszego cudownego, wspólnego spalania intencyjnego, Wasza Maria Bukarti.